Za kilka dni Wrocław ponownie stanie się europejską stolicą literatury. Wszystko za sprawą 13. edycji Europejskiej Nocy Literatury. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 24 sierpnia na osiedlu Szczepin, w miejscu o bogatej i zróżnicowanej historii. Za każdym razem, organizując Europejską Noc Literatury, chcemy opowiedzieć jakąś historię o osiedlu. Przede wszystkim chcemy pokazać zazwyczaj skomplikowaność zmian architektonicznych, historycznych danej przestrzeni, no więc tak też podeszliśmy do Szczepina. Europejska Noc Literatury, podczas której prezentowana jest twórczość europejskich pisarzy i pisarek, po raz pierwszy zagościła we Wrocławiu w 2013 roku. Od pierwszej edycji formuła jest niezmienna. Fragmenty 10 europejskich książek na żywo czytane są przez 10 wybitnych postaci polskiej kultury w 10 wyjątkowych wrocławskich lokalizacjach. Europejska Noc Literatury to jedno z najpopularniejszych literackich wydarzeń we Wrocławiu. Już od wielu lat przyciąga ona tysiące odbiorców. W zeszłym roku na Hubach spacerowało aż 13 tysięcy słuchaczy i słuchaczek. Nie wiemy, czy w tym roku pobijemy ten rekord, natomiast bez wątpienia spodziewamy się, jak zwykle, tłumów, które przyjdą posłuchać tych 10 książek wybranych przez naszego kuratora. Kuratorem edycji 2024 jest pisarz i publicysta Łukasz Orbitowski, który jest autorem tegorocznego hasła Wojny Bogów. Miałem świadomość natury tej imprezy. 10 miejsc, ludzie chodzą. No i jak to zrobić, żeby chcieli chodzić dalej z miejsca na miejsce, żeby się nie znudzili. W związku z tym należało wybrać książki, które podejmują podobny temat, a jednocześnie niesłychanie się od siebie różnią. I rzeczywiście myślę, że to się udało. Jak podkreślają organizatorzy, Europejska Noc Literatury jest nie tylko szansą, by na żywo usłyszeć fragmenty starannie wybranej prozy w interpretacjach najciekawszych polskich aktorek i aktorów, ale również doskonałą okazją do odkrywania nieoczywistych, na co dzień trudno dostępnych zakamarków miasta. Mamy jednostkę wojskową, byłą, rozbudowywaną i zmienianą od w sumie lat 20. na osiedlu. Mamy szkołę podstawową imienia olimpijczyków. Mamy kościół, miejsce wspaniałe, salę teatralną w kościele. Kto nie zna, koniecznie zachęcam. Mamy oczywiście dolmet, ikoniczny absolutnie budynek z tego osiedla. Jesteśmy też na skwerze Damiana de Vostera. To jest takie serce Szczepina, takie miejsce szczególne dla jego mieszkańców, no i koniecznie chcieliśmy też tam zaprosić publiczność. To jest wydarzenie, które odpowiada na przynajmniej 3 rodzaje zainteresowań, bo na pewno przyciąga zapalonych czytelników i czytelniczki, wszystkich tych, którzy przychodzą dla tych 10 książek i dla tej wyjątkowej selekcji przygotowanej co roku przez inną osobę. To jest też wydarzenie, które pozwala posłuchać tych książek w wykonaniu naprawdę znakomitych aktorów, aktorek, lektorów, lektorek, nie inaczej będzie w tym roku. Myślę, że historia architektury czy zmian na Szczepinie udało nam się ją złapać. Mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem i zapraszam wszystkich do Poznania. Już mamy z tyłu głowy 14. Europejską Noc Literatury. My zawsze mamy taką short listę miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić, do której corocznie wracamy i z której odkreślamy kolejne osiedle. Natomiast jeszcze dzisiaj oczywiście nic na temat tego wydarzenia nie mogę powiedzieć, ale tak, kiedy jedna Europejska Noc Literatury się kończy, praca nad kolejną zaczyna się już kolejnego dnia. Ewa Miedzwiecka, Echo 24.